Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj odpowiem Wam na pięć najczęściej zadawanych pytań przez Was, czyli przez klientów. Pytanie pierwsze: jakich materiałów należy użyć do ceramiki, do ceramiki lub betonu, żeby, żeby dach był trwały. Na to pytanie zawsze odpowiadam, że. Że sugeruje, żeby zastosować materiały, które odpowiadają żywotności samej ceramiki lub betonu, czyli, czyli coś nierdzewnego, więc proponujemy zawsze system rynnowy wykonany, wykonany z aluminium, wszystkie obróbki wykonane z blachy, z blachy aluminiowej, i to już nam powoduje, że mamy dach w zasadzie bezobsługowy przez całe jego życie dodatkowo. Proponujemy i, i zalecamy stosowanie membran, które mają gwarancję i które mają przedłużoną żywotność. Są firmy, które zapewniają 20, 25 lat gwarancji na, na membrany, więc mamy na bardzo, na bardzo długo spokój. Pytanie drugie: jaka jest różnica między, między ceną blachy, blachy stalowej a ceramiką lub betonem? W obecnym czasie jak niektórzy, niektórzy wiedzą lub nie wiedzą, cena blachy stalowej jest bardzo wysoka, więc w tej chwili sam materiał, jeżeli chodzi o wartość, o ceramikę lub beton, jest w bardzo przyjaznych cenach i dochodzi nawet do paradoksów, że dachówka betonowa jest tańsza, jest tańsza niż blacha stalowa, a mamy zupełnie inny materiał o zupełnie, o zupełnie innych parametrach, o zupełnie innej żywotności. Pytanie trzecie. Z czego wynika cena dachówki płaskiej? Dlaczego jest droższa niż pozostałe? Cena dachówki płaskiej wynika z kilku, z kilku powodów. Po pierwsze, no paradoksalnie, pomimo tego, że dachówka, dachówka jest płaska, jest to najtrudniejszy materiał do wykonania przez, przez zakłady ceramiki. Wynika to z tego, że no, trzeba zapanować nad tym formatem w piecu. Stąd jest też wyższa cena, a druga cena po prostu rynek dyktuje taką cenę jest popyt na płaskie pokrycia od 12 lat stąd jest to zawsze produkt spozycjonowany na cenowo wyżej niż dachówki faliste, na przykład. Pytanie czwarte: czy waga dachówki ma wpływ na wytrzymałość budynku? Czy dach mi się nie zawali? Było takie pytanie: waga dachówki. W zasadzie nie ma wytrzymałości, nie ma wpływu na wytrzymałość budynku. Mówimy oczywiście o budynkach nowych, gdzie, gdzie konstrukcyjnie, w zasadzie większość, większość projektów jest przewidziana konstrukcyjnie no, pod najcięższe typy pokrycia. Natomiast najważniejsze, najważniejsze czynniki, które mają wpływ, to są siły parcia, czyli wiatr, śnieg i deszcz. Więc tutaj na waszym miejscu byłbym spokojny jeżeli chodzi o wytrzymałość budynku. I pytanie piąte gwarancje na dachówki ceramiczne i betonowe. W zależności od producenta m, możemy podzielić gwarancje na dwie części. Na dachówki betonowe najczęściej producenci udzielają 30 lat gwarancji. Na dachówki ceramiczne wachlarz jest bardzo szeroki, bo gwarancje są od 25 do 50 lat z tym że należy bardzo wnikliwie zapoznać się z dokumentami gwarancyjnymi ponieważ proponowane okresy gwarancyjne bardzo często nie odpowiadają wymogom jakie stawiają producenci żeby je spełnić W kolejnym odcinku opowiemy o trwałych rynnach wykonanych z metali szlachetnych zachęcam do obserwowania naszego kanału Proszę lajkować, zasubskrybować, jak się to chyba mówi, e, a my będziemy robić dla Was wszystko, żeby Wam, żeby, żeby wam maksymalnie pomóc przy doborze pokrycia. Dziękuję.